Z przykrością muszę powiedzieć, że najmniejsi przedsiębiorcy, pomimo tej całej propagandy rządowej, nie są beneficjentami dobrej zmiany, są w zasadzie jej ofiarami. Przez kolejne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej małe i mikroprzedsiębiorstwa stają się najbardziej gnębioną grupą społeczną. JPK, split payment, biała lista podatników, centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, STIR, BDO to tylko niektóre wynalazki obecnego i poprzedniego rządu, którym podlegają tak samo duża firma i korporacja, jak i najmniejsza nawet jednoosobowa działalność gospodarcza. Prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, pani minister Emilewicz często na konferencjach prasowych, w kampanii wyborczej opowiadają, jakie to ulgi, preferencje przedstawiają, wprowadzają dla małych i mikroprzedsiębiorców. Tymczasem mamy coraz większe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, coraz więcej obowiązków i coraz więcej kar z nich wynikających. Wprowadzenie nawet najprostszej działalności gospodarczej w Polsce staje się bardziej ryzykowne niż zawodowa działalność przestępcza. Tu nie potrzeba żadnych ulg, żadnych bypassów, żadnych pasów startowych, żadnych plusów, minusów. Zwolnień, które są tworzone tak, że może z nich skorzystać zaledwie kilka procent firm w Polsce. Tu potrzeba gruntownej zmiany. Dlatego domagamy się zmiany całego systemu ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców, najlepiej na system dobrowolny, taki jak jest w krajach Europy Zachodniej, na przykład u naszego sąsiada w Niemczech. Wracając do ustawy Mały ZUS. Kogo będzie dotyczyć projekt? No zaledwie niestety kilku mikro i małych przedsiębiorców, w zasadzie tylko mikro, bo mali się już nie łapią. Natomiast 90% przedsiębiorców od przyszłego roku zapłaci wyższy ZUS. Dlatego apeluję w imieniu mikro i małych przedsiębiorców do wszystkich posłów, aby zaopiekować się tą grupą 1,5 miliona przedsiębiorców i zagłosować za poprawkami, które między innymi Konfederacja zgłasza, tak by ten projekt Mały ZUS objął jak najszerszą grupę przedsiębiorców. Ja rozumiem, że nie zmienimy dzisiaj całego systemu na jakiś uczciwy, najlepiej dobrowolny, ale póki co przyjmijmy dzisiaj, że zostawiamy tylko te kryterium dochodowe, a likwidujemy to absurdalne kryterium przychodowe 10 tysięcy złotych, co jest absurdalnie niską kwotą. Nawet kiosk ruchu czy warzywniak nie jest w stanie przetrwać na rynku, mając tylko 10 tysięcy przychodu. Przychodu, nie dochodu, bo to bardzo często niektórym politykom, także ministrom się myli. Projekt ten całkowicie dyskryminuje jakąkolwiek działalność handlową. Aby osiągnąć dochód na poziomie 5 tysięcy złotych, inny przychód należy wypracować w branży usługowej, inny w handlowej, a jeszcze inny w produkcyjnej. Z małego ZUS według tego rządowego projektu mogłaby skorzystać co najwyżej część działalności usługowej. Wreszcie należy zlikwidować zupełnie niezrozumiałe ograniczenie obowiązywania małego ZUS-u do 3 lat. Ktoś, kto przygotował ten projekt i wstawił tak bzdurny warunek, nigdy nie prowadził działalności gospodarczej. Znaczna większość działalności mikro czy małych przedsiębiorców jest prowadzona w skali, z której dochody mają zaspokoić potrzeby rodziny przedsiębiorcy. Taki przedsiębiorca pracuje na własny rachunek i nie ma ambicji stać się Orlenem czy Amazonem. Państwo zmusza go, aby pracował coraz więcej, rósł i przekształca się w coraz większą firmę. Zmusza go do tego, stosując karę od początku 4. roku działalności, czyli podwyżkę ZUS o prawie 300%. To godzi w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy sami powinni decydować, czy chcą się rozwijać i rosnąć, czy chcą pozostać małą firmą. A tu państwo narzuca przedsiębiorcom, jak mają funkcjonować. Przez 3 lata przedsiębiorca płacący składki w wysokości 500-600 zł nagle w styczniu 4. roku będzie miał 1500, czyli prawie 3 razy więcej. Nie może być tak, że przedsiębiorca, który nie był w stanie zapłacić wysoki składek ZUS, wyrzucany jest z mieszkania razem z rodziną, ląduje pod mostem, komornik na zlecenie ZUS-u licytuje, sprzedaje to mieszkanie i wpłaca na konto ZUS-owskie tego przedsiębiorcy po to, żeby miał zapewnioną emeryturę. Niszczy się teraźniejsze życie przedsiębiorców na poczet przyszłej niepewnej emerytury. To jest chory system
To jest podobno składka na własną emeryturę. W przyszłości nie może być ona tak ogromnym obciążeniem, które nie umożliwia normalnie funkcjonowanie. Dlatego proponuję, apeluję do posłów, by zaakceptować poprawkę, którą właśnie składam, likwidacji kryterium przychodowego. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.